Witam w ostatnim niedzielnym vlogu przed wyjazdem do Polski. Więc parę będzie szczegółów, bo mnie pytacie, jak to będzie, czy będzie możliwość kontaktu, czy będzie możliwość spotkania. Więc ze mną możliwość spotkania zawsze jest. Ja na tych spotkaniach zawsze jestem, was czasami nie ma. Wyjeżdżam w środę, w czwartek będę w Krakowie i będę mniej więcej 3 tygodnie do środy po 3 tygodniach. Po 3 tygodniach będzie środa kolejna i w tą środę wracam. Myślałem, że będę pierwszy weekend w Warszawie, natomiast teraz ten pobyt w Warszawie stoi pod znakiem zapytania. I o tym wam parę rzeczy opowiem. Powód, żebym jechał do Warszawy, był głównie taki, że jest to ostatni weekend, w czasie którego muzeum na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu funkcjonuje. I pomyślałem sobie, że byłoby fajnie to muzeum zobaczyć i nagrać jakiś filmik. Zwłaszcza, że to muzeum przestaje istnieć, ta wystawa. Może się odrodzi w przyszłym roku, ale tam nie wiadomo, bo tam to jest atrakcyjny teren dla Warszawy i deweloperzy tam chcą oczywiście budować osiedla, więc być może w ogóle ten ślad po warszawskiej fabryce zginie. Nie wiadomo, jak się potoczą losy tego muzeum. Wiecie, że Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki zdaje się już nie istnieje. Zdaje się już przepadło. W tym muzeum akurat byliśmy, akurat są filmy z tego muzeum, więc zostaną na pamiątkę. I też pomyślałem sobie, że fajnie by było, jakby był filmik z tej wystawy na Żeraniu. Właśnie, żeby została na pamiątkę, albo żeby mogli zobaczyć to ludzie, którzy nie mają okazji pojechać do Warszawy. Ilość biletów była bardzo ograniczona, więc dużo chętnych odeszło z kwitki. Takie miałem naiwne wrażenie, że wiecie, jest takie hasło, łączy nas piłka. Mnie piłka z nikim za bardzo nie łączy, bo wielkim fanem piłkarskim nie jestem. Natomiast myślałem, że z niektórymi ludźmi łączy mnie miłość do klasycznych samochodów. Jak widzicie, jedziemy 70-letnim Cadillaciem teraz, który jest moim autem do jazdy na co dzień. Ja głównie jeżdżę tym samochodem. Mamy parę innych aut, ale te inne są, że tak powiem, przypisane do innych członków rodziny. Transit jest kamperkiem w budowie, więc praktycznie nim w ogóle nie jeździmy. Bawarka jest mojej żony i Meleksy są moich dzieci, więc ten jest moim autem na co dzień. I powiem wam szczerze, że choć nie jest to taka jazda jak nowoczesnym autem, bardziej chyba tu wrażenia zza kierownicy przypominają jazdę, Warszawą, niż współczesnym autem, to ciągle jest to dla mnie przynajmniej subiektywnie bardzo fajna rzecz. I tak myślałem, że pojadę zobaczyć tą wystawę, tylko w momencie, w którym już byłem pewien, że lecę do Polski, okazało się, że już ostatnie bilety sprzedane. Ale myślę, nic się nie stało. Napiszę e-maila, wyjaśnię moją sytuację. Przecież nie ma siły jedną osobę zmieszczą, zwłaszcza taką, która by zza oceanu przyleciała do Polski, a wręcz z Krakowa specjalnie przyjechała na tą wystawę. Dostałem odpowiedź od kogoś, kto nawet się nie podpisał imieniem i nazwiskiem, tylko się podpisał wystawa Skarb Narodu, tak to się zdaje się mówi. Że mogę przyjść o 18:00, o 18:00 będzie to otwarte i tam będzie można zobaczyć rzeczy, które dodatkowe rzeczy będzie można zobaczyć. Zapytałem, czy te dodatkowe rzeczy to są te rzeczy dodatkowe w stosunku do tego, co jest na wystawie. Czy to będzie specjalny pokaz na ostatki dla tych, którzy nie zdążyli kupić biletów, że zobaczą wystawę plus dodatkowe rzeczy. Ale nie, okazało się, że to są
tylko dodatkowe rzeczy, na dodatek dość enigmatyczne, to znaczy ja nie mam pojęcia, co to są te dodatkowe rzeczy. Czy to są puste hale po żeraniu, czy to są jakieś auta, które nie były wystarczająco dobre, żeby się załapać na wystawę. Więc wiecie, dla mnie jazda specjalnie z Krakowa, żeby zobaczyć coś, co nawet nie wiem, co to jest, no to jest dosyć mało atrakcyjna alternatywa spędzenia czasu. W związku z czym chyba nie będzie mnie w Warszawie. Napisałem jeszcze maila do pana, który jest spiritus movens z tej wystawy. Ojcem chrzestnym, założycielem, stworzycielem. Ktoś mi podesłał maila do tego pana. Wyjaśniłem tą sytuację, tłumacząc moją motywację. No, napisałem to w sobotę wieczór, więc na razie mi nie odpisał. Nie wiem, czy mi w ogóle odpisze i jaka będzie odpowiedź. Jeżeli będzie pozytywna, to będę w Warszawie, no ale jeżeli nie będzie żadnej, albo się okaże, że wcale nie zależy nikomu na tym, żeby to zostało nagrane i zostało na pamiątkę dla innych, to w Warszawie w pierwszy weekend mnie nie będzie. W drugi weekend najprawdopodobniej będę gdzieś na wschodzie, to będzie Rzeszów albo Lubin. Też oczywiście jeszcze szczegółów nie znam, bo nic tu konkretnego nie wiem. Na trzeci weekend, ten w okolicach 2-3 października, będę w Krakowie. Choćby dlatego, że będę miał 16 urodziny. To znaczy po raz czwarty w życiu będę kolejne 16 urodziny obchodził. I w związku z tym potem to już będzie blisko odjazdu, więc trzeba będzie się pożegnać z rodzinką. W międzyczasie jeszcze być może będę we Wrocławiu, być może będę w Trójmieście. Będzie na pewno jakieś spotkanie w Krakowie. Najprawdopodobniej będzie spotkanie w Rzeszowie. Tylko to wszystko są na razie takie plany jeszcze niesprecyzowane. Dlatego też zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, bo wtedy jak coś będę wiedział, to tutaj w kolejnych vlogach będę informował. Zapraszam do zapamiętania adresu jaskiernia.com, jaskiernia.com, bo tam będę, mam nadzieję, że Jarek mi pomoże zamieścić tam informacje na bieżąco, między innymi z moim numerem telefonu. Ja wam podam numer mojego polskiego telefonu. Teraz go nie podaję po prostu tylko dlatego, że go nie mam. Ale jak przyjadę do Krakowa, to pierwsza rzecz, jaką zrobię, to kupię sobie jakąś kartę SIM, wsadzę do mojej komórki i mam nadzieję, że ona będzie działała w Polsce. I wtedy wam podam numer tego telefonu. Przy okazji prosząc, żebyście, pytając o coś, o SMS-y proszę głównie. Raczej SMS-y niż telefony. Mówiąc o ograniczeniach, okazuje się, że ja lecę przez Niemcy. W Niemczech się tylko przesiadam i lecę dalej do Polski. Najprawdopodobniej z tego, co wyczytałem informacje w necie, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, zaświadczenie o tym, że człowiek jest zaszczepiony szczepionką dopuszczoną w Polsce, a ja jestem zaszczepiony Moderną, wystarcza, żeby uniknąć jakichkolwiek restrykcji, to znaczy kwarantanny czy podobnych rzeczy. Nawet nie trzeba testów żadnych robić, po prostu wystarczy mieć zaświadczenie, że się jest zaszczepionym i można wjechać do Niemiec i do Polski. Mam nadzieję, że to się nie zmieni w ciągu 2 najbliższych dni, bo jakby się zmieniło, to miałbym problem, ale w tym momencie wygląda na to, że wystarczy się zaszczepić, żeby być wpuszczonym do Polski i żeby przejechać spokojnie przez Niemcy.
wysłałem wczoraj filmik ze zlotu Charlotte Auto Fair. To jest taki zlot, który dwa razy w roku jest organizowany na stadionie Charlotte Motor Speedway. Są to jakby trzy różne elementy na tym zlocie. Jest z jednej strony jest zlot klubów samochodowych poszczególnych marek. Jeżeli ludzie mają jakieś klasyczne samochody, często się zrzeszają w klubach i na takim Charlotte Auto Fair jest okazja zaprezentować swoje samochody. Druga rzecz to są dealerzy samochodów i indywidualni sprzedawcy, którzy chcą sprzedać swoje auto, najczęściej klasyka, ale nie tylko. Po prostu mogą wykupić tam miejsce, dać cenę za szybę, no, coś w rodzaju giełdy samochodowej, w której no, większość samochodów to są właśnie klasyki. Trzeci element to jest tandeta, przynajmniej tak to w Krakowie nazywaliśmy, czyli no, miejsce, gdzie można sprzedać wszystko, śrubki, blaszki, stare zegary samochodowe, szyby, zderzaki, błotniki, stare auta, części, śrubokręty, klucze, no wszystko po prostu. Zazwyczaj związane z motoryzacją, ale niekoniecznie. I, no i troszkę po tych, tego wam pokazałem na tych filmach. Na razie, tak jak mówiłem, wysłałem pierwszą część. Bardzo bym chciał skończyć drugą dzisiaj. Nie wiem, czy druga już zakończę, czy będą trzy części. Bo jak nie skończę tego dzisiaj, no to po prostu odłożę to do archiwum na tak zwany święty nigdy. Bo jak będzie wyjazd do Polski, to znowu nie będzie czasu i będą nowe rzeczy. Postaram się te filmiki z tego zlotu skończyć. Nie było zbyt wiele aut w porównaniu do innych lat. No myślę, że to przez pandemię, przez to, że już poprzednie 2-3 eventy były odwołane, to mam wrażenie, że może to się musi rozkręcić dopiero. Część ludzi pewnie bała się przyjechać, wystawiać, w związku z tym, że jednak ta ilość zachorowań w Ameryce rośnie bardzo poważnie, w dużym stopniu. Nie mamy tutaj dobrej sytuacji. Nie sprawdzałem tego w ostatnich dniach, ale no to było po 150-200 tysięcy zachorowań dziennie. Przez ostatni weekend trochę spadło, ale być może dlatego, że to był świąteczny weekend i może nikt tego nie reportował, a przez ostatni, przedwczoraj nie sprawdzałem. Nie wiem, czy ten spadkowy trend się zaczął na stałe, czy to było właśnie z okazji święta i wróciło do tych 150-200 tysięcy zachorowań. Mam nadzieję, że to przejdzie ta czwarta fala, czy która to już by nie była w Ameryce i zacznie wracać normalność, choć zdaje się, z tym COVID-em będziemy musieli się nauczyć żyć. No też w sumie życie wróciło do normy, wszystko mniej więcej funkcjonuje, oprócz tego, że gdzieś te maseczki gdzieś tu nosimy. Dobrze, że mam więcej kamerek włączonych, bo gdy jakaś nam odpadnie, to inna nagrywa, tak? Nagrywa albo nie nagrywa. Ja nie wiem, czy ona w ogóle nagrywa. Ja nawet nie wiem, czy ja włączyłem tą kamerkę. Jeżeli nie włączyłem tamtej, to znaczy, że gadałem do tej. Znaczy, gadałem do tej, ale ta nagrywała też. Wiecie, że jestem gamoniem i całkiem możliwe, że cały monolog nagrałem do wyłączonej kamery. Ale to jest długa tradycja, bo ja już mam takie zdjęcia z własnego ślubu robione aparatem, w którym filmu nie było. Więc się nic nie nagrało, dzięki czemu z własnego ślubu mamy chyba 2 czy 3 zdjęcia tylko. No, ale nie to było najistotniejsze. Natomiast ta kamerka, która pokazuje obraz na drogę przed nami i która pokazuje tutaj wnętrze,
prawdę mówiąc, dość dziwnie to wnętrze pokazuje, bo teraz, jak widzicie, zupełnie inne kolory są z GoPro, a zupełnie inne kolory są z tej kamerki. Nie wiem dlaczego. To jest kamerka, która też nagrywa w podczerwieni, no ale w tej chwili chyba nie wysyła tych podczerwonych sygnałów. Można je włączyć. O, i teraz jest czarno-białe i teraz widzę, że mam czarną koszulę i czarny surdut i czarny kapelusz i w ogóle jestem Man in Black, z wyjątkiem tego, że mam dżinsy ubrane. No ale cowboy musi mieć dżinsy ubrane. I co to jest za kamerka, nawet wam nie mogę powiedzieć. Ona nagrywa przed nami i nagrywa też mnie, ale jest to kamerka, która jeszcze nie zadebiutowała. Jej debiut będzie dopiero na przełomie września i października, więc dopiero jak wrócę z Polski, to coś więcej o niej powiem. Kamerka interesująca, ma plusy dodatnie, ma parę plusów ujemnych, ale o tym opowiem, gdy będę tą kamerkę testował. Na razie tylko po prostu jest tutaj podłączona w samochodzie jako rejestrator, więc no bo to jest rejestrator. Więc jeszcze raz, wylot do Polski w środę, poniedziałek i wtorek jeszcze będzie live z ciężarówki, więc też jak ktoś by miał jakieś pytania, zapraszam. Najlepiej ze mną się rozmawia w czasie live'u, bo mam dużo czasu i parę godzin rozmawiamy i naprawdę nie trudno ze mną wtedy porozmawiać. Ja wiem, że ta rozmowa jest niesprawiedliwa, bo ja się mogę wygadać, a wy możecie tylko pisać w chatboxie i komputer to odczytuje. No ale nic na to nie poradzę. Sprawiedliwie będzie, jak przyjdziecie na spotkanie w Polsce, to wtedy będzie można porozmawiać. Ale tak jak mówiłem, spotkania albo tu na vlogu informacja, na Facebooku też się postaram jakieś informacje zamieszczać. Choć wiecie, że ja za Facebookiem nie przepadam, no ale będąc na... starając się przekazać te informacje dalej, postaram się przeprosić z Facebookiem. Natomiast nie przewiduję na razie żadnych TikToków ani innych form, bo jak jest tego za dużo, to po prostu nie ma czasu, żeby wszędzie coś pokazywać. Chyba żeby mi się trafił jakiś, że tak powiem, administrator, który by zamieszczał te informacje, no ale to chyba nie będzie miało miejsca. Więc to mniej więcej tyle. Za chwilkę będę w domu, a więc spotykamy się jutro na live'ie, no i spotykamy się, mam nadzieję, w Polsce, bo myślę, że nic się nie zmieni przez te dwa dni i bez problemu będę mógł do Polski pojechać. Pozdrawiam, zapraszam też do obejrzenia tych filmów z wystawy Charlotte Auto Fair, no i jeżeli coś wyjdzie z tej Warszawy, no to w Warszawie będę już w sobotę i niedzielę za tydzień. Natomiast jeżeli organizatorzy tej wystawy mnie zignorują, jeżeli dla nich forma będzie ważniejsza od treści i nie będzie im zależało na tym, żeby została pamiątka z tej wystawy dodatkowa w przestrzeni internetowej, no to trudno. Jakoś trzeba będzie z tym żyć, panie premierze. Pani kierowniczko, tak trzeba będzie jakoś przeboleć tą sytuację i nic na to nie poradzimy. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia.